Przynajmniej wiem, że kłamliwa jest taka perspektywa, o której się często mówi, że już po prostu nie ma ekscytującej, fajnej, nowej muzyki, bo jej jest jednak sporo. Jesteśmy właśnie po spotkaniu dotyczącym książki Black Metal Ewolucja Kultu. Rozmawiamy z Jarkiem Szybrychtem. Witaj. Cześć, witam. Na swoim blogu napisałeś, że dawno nie było tak dobrego roku w muzyce metalowej jak bieżący. Skąd te wnioski? Może po jakich albumach, po jakich zespołach wynikło takie stwierdzenie? O, to wiele takich płyt się ukazało w tym roku. One akurat nie wszystkie mają coś wspólnego z black metalem, natomiast rzeczywiście pojawiło się sporo albumów, które bardzo mi się podobają. I to jest, to akurat napisałem chyba przy okazji Meshuga, ale też na przykład Crowbar niedawno wyszedł. No, już w tej chwili nie pamiętam tak, żeby taki name checking robić, natomiast rzeczywiście miałem takie wrażenie, że rzeczywiście sporo się fajnych rzeczy dzieje. Ja chciałem w takim razie spytać, bo te wydawnictwa, które są przyjmowane ze szczególnym entuzjazmem, no niekiedy odnosi się wrażenie, że to są naprawdę perełki, że ten metal dzisiejszy jest coraz bardziej wtórny, jest tego coraz więcej. Co to wpływa na tą właśnie wtórność dzisiejszego metalu? No jest trochę tak, że w ogóle metal w latach 90., a właściwie do końca lat 90., bo w latach 80. również, on miał taką cudowną zdolność wymyślania się na nowo właściwie co roku. To znaczy pojawiały się w ramach danego gatunku zupełnie nowe otwarcia, ale też pojawiały się po prostu nowe gatunki, jeden, dwa rocznie. Niektóre okazywały się ślepą uliczką, przynajmniej z mojej perspektywy, jakieś takie na przykład gotycko-metalowe czy symfoniczno-metalowe historie. Niektóre z tych nowych gatunków bardzo pięknie rozwijały się, meandrowały i to na przykład jest black metal, który rzeczywiście zaczął się jako jakaś pewna formuła, a potem gdzieś podzielił się wewnętrznie na szereg podgatunków i ciągle ma taką zdolność do wymyślania się na nowo, ale rzeczywiście chyba tylko black metal, chyba w tych takich najbardziej undergroundowych i zarazem awangardowych obszarach wciąż ma tę zdolność, bo na początku lat 2000 niestety to bardzo mocno wyhamowało. To znaczy gdzieś, być może trochę przyszło to z sukcesem komercyjnym metalu jako takiego, że pewne zespoły okopały się na swoich pozycjach i już postanowiły po prostu grać to, co się sprzedaje, co ludziom się podoba, nie wymyślać tego na nowo. A z drugiej strony przyszło zupełnie nowe pokolenie, to znaczy mniej więcej pod koniec lat 90., 2000 przyszli ludzie, którzy nie pamiętali lat 80., bo nie mogli ich pamiętać i oczywiście potem coraz więcej takich ludzi dochodzi, więc oni odkrywają na nowo power metal, heavy metal, thrash metal. To, co te rzeczy, które my już, mam na myśli moich rówieśników, które my już przerobiliśmy, dla nich są wciąż świeże, więc trochę ten metal zaczął się w pewnym sensie raczej ćwiczyć swoją przeszłość i gdzieś kręcić w kółko, niż rozwijać. Ale oczywiście to nie znaczy, że nie pojawiają się wciąż nowe, znakomite płyty, nawet w ramach tych już istniejących gatunków. I też nie znaczy, że nie można zrobić czegoś nowego, bo chociażby takim przykładem na przykład jest Batuszka, która zrobiła jakieś nowe połączenie. Ono budzi kontrowersje, jednym się bardzo podoba, drugim nie, ale jest to jakiś tam nowy pomysł na tę muzykę. Albo na przykład Furia, która wyda znakomitą płytę Księżyc Milczy Luty, jest moim zdaniem świetną płytą, jednocześnie płytą bardzo oryginalną. Ona też gdzieś tam powtarza pewne elementy oczywiście istniejące już wcześniej w muzyce, ale zupełnie łączy je w zupełnie nowy sposób w ramach tej jednak wciąż black metalowej formuły, więc da się, jeżeli się chce, to się da. Padło właśnie hasło Gazety Magnetofonowej. Interesuje nas, jaki był impuls, dla którego postanowiłeś, że chcesz zaistnieć z takim właśnie magazynem na po prostu na scenie wydawniczej, na tym rynku i chcesz właśnie o tych treściach mówić do ludzi.
To nie była jakaś jedna iskra, ale to było narastające przez lata poczucie, że na polskiej scenie muzycznej dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy. Znaczy, z jednej strony żyjemy w czasach, w których internet właściwie już zniwelował, zniszczył wszystkie granice międzygatunkowe, że dzisiaj niewiele osób słucha jednego gatunku muzyki, raczej się słucha wybiórczo, raczej się bierze te treści, które znajomi wrzucają na walla i czasem to jest coś z gatunku X, a czasem Y. Więc nie ma już takich jak kiedyś postaw bardzo radykalnych, że słucham tylko jednego gatunku i nic więcej. No, a z drugiej strony nie było medium, które w ten sposób polską scenę by opisywało. Znaczy istniejące magazyny czy portale w dużej części są sprofilowane jednak gatunkowo. No i doszedłem do wniosku, że można spróbować to zmienić. Znaczy można jakoś utrwalić po pierwsze ten dobry moment w rozwoju polskiej muzyki, bo naprawdę jest tego dużo i to są bardzo, bardzo fajne rzeczy. A z drugiej strony pokazać, że tak naprawdę więcej tych wszystkich artystów łączy niż dzieli. Niech oni też poczytają sobie nawzajem i czytają. Mam odzew taki, że czytają z zainteresowaniem, więc no tak, to chyba to się udaje. Właśnie kontynuując trochę ten wątek, chciałem zapytać, jak w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, mediów społecznościowych, gdy bardzo dużo rzeczy dzieje się tak naprawdę oddolnie, amatorsko, jak ty postrzegasz zawód dziennikarza muzycznego? Był taki czas, początek lat 2000, może połowa pierwszej dekady, kiedy właściwie wszyscy, łącznie z dziennikarzami, nie tylko muzycznymi, pożegnali zawód dziennikarza, że teraz wszyscy mają dostęp do wszystkiego. Mamy ten czas Web 2.0, User Generated Content, wszyscy właściwie mogą tworzyć treści i wszyscy mogą je absolutnie demokratycznie konsumować. W związku z tym dziennikarze nie są potrzebni, bo to byli tacy bardzo źli ludzie, którzy byli gatekeeperami tak zwanymi, oni strzegli wejścia do tej twierdzy, a w twierdzy same łakocie. Więc teraz my sobie już się sami możemy dobrać do twierdzy i łakocie zjeść. I okazało się jednak, że tak, oczywiście, dzisiaj wszyscy mają dostęp do wszystkiego. No, ale wchodzą na te serwisy streamingowe, wchodzą na YouTube'a i głównie słuchają tego, co pamiętają ze szkoły średniej, co lubią już, co znają, no, albo tego, co poleci ktoś. Może to być znajomy, zawsze tak było, zawsze z kumplami z bloku, z osiedla się wymieniało kasetami i nagraniami. No, ale też może to być ktoś inny, ktoś, kto jakby dla potencjalnych odbiorców muzyki przekopuje się przez te sterty nagrań, bo nigdy tak też wiele muzyki się nie produkowało jak obecnie. I raz na jakiś czas po tym nurkowaniu wypływa na powierzchnię i mówi: tu jest, spróbujcie, to jest takie i takie, może to wam się spodoba. I potem znowu tam nurkuje i znowu się wynurza. I taka jest rola dziennikarza. Oczywiście ten wpływ przez to, jak inne są teraz media niż jeszcze w latach 90. jest dużo mniejszy. To znaczy ja wiem, że tego naszego głosu słucha mniej ludzi niż słuchało wtedy, ale to nie znaczy, że nie warto tego robić. To znaczy, że wciąż tak to czuję i takie dostaję sygnały, że jest taka potrzeba. A drugą rolą dziennikarza to jest to, o czym mówiłem przy okazji Gazety Magnetofonowej, ale to jest też coś, co robię pisząc książki. To nie jest taka rola bieżąca, czyli że teraz wskazuję, że tu jest fajne, może spróbujcie. Tylko to jest rola kronikarza, rola kogoś, kto utrwala pewne rzeczy, żeby one nam w tym pędzie na zawsze nie umknęły. Bo teraz w internecie, nawet jak się pojawiają pewne treści, jak się pojawiają nagrania, jak się pojawiają wywiady z artystami, recenzje, one żyją tylko tyle, ile żyją share'y na Facebooku. Jak już się przestaje share'ować, to już koniec, to już znika w przepaści. A ja w ten analogowy sposób jednak próbuję pewne rzeczy utrwalić, że może ktoś kiedyś do takiej książki sięgnie i będzie chciał sobie przypomnieć albo dowiedzieć się, jak to kiedyś było i skąd pewne rzeczy się wzięły. No tak jak chociażby w książce Petersona o black metalu. Więc to są te dwie role, tak ja je widzę. Już jedno pytanie na koniec. Chciałem się zapytać o ewentualną przyszłość Lux Occulta. Lux Occulta jest takim projektem, który właściwie nigdy nie został zamknięty i po kołysankach też go nie zamykaliśmy, to znaczy nie koncertujemy i nie wiem, czy będziemy koncertować, bo na razie takiego planu nie ma.
Ale to, czy i kiedy nam przyjdzie do głowy coś jeszcze zrobić, przede wszystkim studyjnie, ale być może koncertowo, tego nie jestem w stanie określić. To jest tak, że przez 13 właściwie lat milczeliśmy, nic się nie działo, a 14 roku nagraliśmy płytę i znowu tak może być, znaczy może to potrwa krócej. Nie wiem też, jaka to może być muzyka, bo to też wcale nie znaczy, że to będzie jakaś kontynuacja kołysanek. Pozwalamy sobie na to, żeby to po prostu gdzieś tam w tle, w naszych głowach wciąż funkcjonowało i żeby przychodziło tylko wtedy, kiedy rzeczywiście czujemy potrzebę wyrażenia się w jakiś sposób jako Lux Occulta, ale no, nie wiem, czy odpowiadam na twoje pytanie, pewnie nie odpowiadam, bo... Nie jest to rozdział zamknięty. Nie, dopóki żyjemy, nie jest to rozdział zamknięty, aczkolwiek nie ma precyzyjnych żadnych planów. Czasem się pojawiają jakieś rozmowy, czasem się pojawiają jakieś pomysły, ale czy i kiedy i co z tego wyjdzie, tego niestety nie umiem powiedzieć. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Dzięki. No ale z mojej perspektywy to jeszcze jest za mało.